konferencji prasowej po meczu PPG Basket Poznań Światłowodzie. Zwycięstwo po prostu nasze 81-60 ze strony gości PPG Basket Poznań, pan Mija Bogiszewicz oraz Cezary Zawodników, Jakub Paszewski. Ja czekam na początek, panowie, krótka ocena dzisiejszego spotkania. Proszę bardzo, panie prezesie. Gratulacje zespołu Starnobrzegu. Myślę, że są z większą energią grali tego meczu. Mecz pewnie błędu, ale walczyli się zespoły tak z tego punktu jest bio ciekawy. Dosyć dużo takich atrakcyjnych zagrywki widać, że mecz nie ma tako znaczenie za Siarku, za nas ma, jak my jeszcze walczymy, że nismo na przedostatniej pozycji, z tego ten skucz, który su zawodnicy pewnie mali przez o. Myślę, że jest zdecydowała przede wszystkim bardzo dobra gra 1 na 1 Tillera i Millera, którzy su cały czas robili problemy. Do tego Barić zaczął trafiać za 3, evo widzimy 5 zawodników podwójne cyferki. Wszystko spróbowaliśmy zrobić coś, nie udało się, idziemy dalej. Jeszcze raz gratulacje. Krótka przemawia. Gratulacje do zespołu Siarki. Generalnie druga kwarta zaważyła o naszej porażce. Potem w trzeciej jeszcze próbowaliśmy dojść ze zespołu Siarki. Nie udało nam się niestety. Też mogę powiedzieć, zadecydowała generalnie słaba obrona 1 na 1, po której zawodnicy Miller oraz Tiller penetrowali do kosza, rozrzucali piłki na obrót z tego łatwej trójki, czy to Wojtka Barysza, czy innych zawodników. Generalnie jeszcze obrona na pick and rollu i to było na tyle. Dziękuję bardzo. Jakieś pytania do gości mamy? Jeżeli nie ma, dziękujemy. Na początek gratulacji do zwycięstwa Pana Poczewskiego. Proszę Panie Prezesie, krótka ocena spotkania, także przechodzę do Ciebie. Parę słów o dzisiejszym meczu. Mecz bez wielkiej historii. Widać duże zmęczenie po zawodniku drużyn. Przeciwnik dał szansę gry zawodnika młodszym, stąd mogliśmy się spokojnie kontrolować. Aż tak zawodnicy powinni wybrać. Myślę, że za mało rozsądku. Natomiast trzeba pamiętać, że kilku zawodników ma w nogach ten sezon bardzo dużo pracy wykonali. Gramy co 3 dni. Jeździmy bardzo, mamy bardzo długie podróże i to się na pewno odbija na szczególnie na tych graczach, którzy grywają do tej pory po około 30. Cieszę się ze zwycięstwa, zobaczmy. Na pewno chcieliśmy wygrać przez całą publicznością, ponieważ przegraliśmy dwa ostatnie mecze. Było to dla nas bardzo ważne spotkanie, żeby trochę się podbudować przed tymi ostatnimi spotkaniami. Na pewno walczymy dalej, cieszymy się ze zwycięstwa, chociaż tak jak wtedy wspomniał, mieliśmy 13 punktów przed nami. Podejrzewam, że było już 7 czy 6. Musieliśmy dalej walczyć, lecz cały czas było otwarte tak naprawdę, więc cieszymy się bardzo ze zwycięstwa. Jakieś pytania mamy do ekipy gospodarzy, trenera do zawodnika? Jeżeli nie ma, dziękujemy. Dziękuję. Gratulacje.